Sejmowa Komisja Obrony Narodowej postanowiła odwiedzić Kalisz Pomorski. Będzie to kolejne spotkanie wyjazdowe. Poprzednie odbywały się m.in. w Gdyni czy Bydgoszczy. Członkowie komisji odwiedzą również poligon Trawski oraz bazę lotniczą w Mirosławcu. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej wyjeżdża na takie posiedzenia. Kilka tygodni temu mieliśmy okazję być w Stoczni Marynarki Wojennej przy wodowaniu futra patrolowego Ślązak. Również wielka impreza. Dzisiaj inwestujemy w siły zbrojne bardzo mocno. Prezydent podpisał ustawę zwiększającą finansowanie do 2% produktu krajowego brutto. W związku z tym też staramy się doglądać wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, jak te pieniążki będziemy wydawać, jak MON będzie je wydawał, a jak siły zbrojne będą ten budżet realizować. Członkowie komisji będą obradować w Pałacu Wedlów. W XIV-wiecznym budynku mieści się obecnie biblioteka oraz sala obrad Rady Miejskiej. Dla władz Kalisza odwiedziny komisji sejmowej są wielkim wyróżnieniem. Będziemy rozmawiali na temat zasad i form współpracy z siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polski, której przedstawicielami będzie Komisja Obrony Narodowej z panem Niesiołowskim na czele. Liczymy na rozwój infrastruktury, która się znajduje wokół poligonu, w gminach, które świętują bezpośrednio z poligonem. A także liczymy na korzyści podatkowe, które, jak wiadomo, z roku na rok maleją. Tematem obrad ma być omówienie zasad współpracy między siłami zbrojnymi oraz samorządem terytorialnym. Będzie to dotyczyło miejscowości, gdzie znajdują się wojskowe ośrodki szkolenia. Jednostki wojskowe coraz częściej podejmują współpracę z miastami, dzięki czemu lokalne społeczności coraz bardziej interesują się pełnieniem służby w Wojsku Polskim. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w naszej gminie, jeśli chodzi o współpracę z samorządem, układa się to na poziomie bardzo dobrym. Jeśli chodzi o korzyści, jakie to mówię, patrząc z mojej strony, jeśli gmina powiedzmy dba o mieszkańców swoich i dba o moich żołnierzy, to ja z tego mam korzyści, z tego, że żołnierz jest dyspozycyjny, żołnierz ma zabezpieczone przedszkole, inne takie elementy socjalne. W obradach komisji wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Dzięki temu Kalisz Pomorski na jeden dzień stanie się centrum obronności. Maciej Rosiński, Telewizja Asta.